Chociaż Marina dopiero, można powiedzieć, zaczyna swoją karierę solistki, wokalistki, to mimo wszystko jest dookoła niej taka aura już naprawdę profesjonalizmu. Możliwe, że to za sprawą jej menedżerki Mai Sablewskiej, która, jak wiadomo, wypromowała Dodę. Dobrze idzie teraz praca z Edytą Górniak, no i chyba też dobrze z Mariną. Dlaczego? No, bo na przykład gwiazda w ogóle nie ma czasu na wywiady, w ogóle nie ma czasu na nic. To jest taki zabieg, który polega na tym, że po prostu udowadniamy wszystkim, że gwiazda jest naprawdę bardzo zapracowana. Chociaż trzeba też uczciwie przyznać, że podczas takiego teledysku można się naprawdę zmęczyć, no bo tak. Które spodnie ubrać? No tak, ciężka decyzja. Potem dlaczego taką spódniczkę, dlaczego inną spódniczkę, dlaczego nie kamizelkę? Czy włosy związać, czy rozpuścić? To są naprawdę bardzo ciężkie dylematy. Kto by pomyślał? No ale za to efekt końcowy jest naprawdę niezły. Chociaż podejrzewam, że gdyby tak naprawdę ubrała tą drugą spódniczkę, to nie byłoby aż takiej dużej różnicy. Marina ładną dziewczyną jest, także po prostu, jak to mówiła moja babcia, ładna, mówię wszystkim ładnie. Dobra, wracamy na plan teledysku do wampirycznych podziemi i tam zobaczymy, co się będzie działo w drugiej części programu Backstage Party. Kto by pomyślał, że na planie teledysku Mariny Łuczenko będzie studio tatuażu i to w dodatku błyskawicznego, żadnego nacierania dwutygodniowego wazelinką, żadnego dbania o to, od razu naklejasz i masz. No i też oczywiście troszeczkę, jak widać, poszalałam, zaraz się powinno zmyć, ale nie wiem, czy pamiętacie, ten pistolet obieg wszystkie chyba plotkarskie serwery, bo właśnie taki pistolet pojawił się na pięknym ciele Mariny jakiś czas temu podczas koncertów, no i oczywiście wzbudził sensację. Wszyscy myśleli, że to jest oczywiście naprawdę, że dziewczyna się wreszcie oszpeciła, pewnie złośliwi się bardzo z tego cieszyli, ale Marina od razu to zdementowała, mówiąc, że po prostu są to takie przyklejane tatuaże. No i rzeczywiście wyglądają w miarę dobrze, szczerze mówiąc, troszkę już się chyba postęp rzeczywiście dokonał od czasów mojego dzieciństwa, bo no już wyglądam jak prawdziwe, chociaż oczywiście prawdziwe nie są. Jak ktoś sobie chce zrobić tatuaż, ale nie jest do tego do końca przekonany, to zapraszam na przykład do nas, do studia tatuażu u Mariny Łuczenko. Może sobie coś przyczepić i potem po dwóch tygodniach maksymalnie chyba, no podejrzewam, że nawet po dwóch dniach odpadnie. Ale zawsze można zobaczyć i poczuć się, jak się czuję z taką super dziarą. Ja się czuję przednio, więc chyba sobie coś jeszcze przyczepię. Freaky love.